Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z nowym odcinkiem. Tym razem też będzie makijaż. Dzisiaj chcę Wam na początek pokazać, co mam w kosmetyczce. I druga sprawa. Dzisiaj też na odcinku pokażę, jak wykonuję prosty makijaż mój codzienny. Ale z dodatkiem paletki, którą uwielbiam. Dobra, w kosmetyczce mam tak puder ryżowy, sorry, bambusowy. Ten taki otwierany, takim puszkiem. Wymieniłam ten sypki na właśnie na ten, jaki jechałam do Warszawy, żeby po prostu zmniejszyć pojemność mojej kosmetyczki, żeby mi się na pewno zmieściło wszystko do torby. A propos Warszawy, było bardzo wszystko w porządku w niej, słońce świeciło, było bardzo fajnie. Z Oskarem dużo chodziliśmy, dużo zwiedzaliśmy, dużo tam rzeczy ogarnialiśmy. Także tak, ale to już na oddzielnym odcinku wszystko tam opowiemy. Mam nadzieję, że ja się razem z nim spotkam i razem dla Was coś na ten temat nagramy. Może jeszcze dzisiaj. Także czekajcie, wyczekujcie. Dobra, zabieramy się dalej. Dobra, mam pilniczek do paznokci. Tak. Gąbeczkę. Podkład. Jordani Gold SPF 8. Mam go już trochę czasu, ale jest bardzo fajny. Długo się utrzymuje na skórze, więc go polecam. Jakby ktoś coś chciał z Oriflame'a czy coś, to może do mnie pisać. Ja mam zniżki, bo jestem w Oriflame'ie już parę miesięcy, chyba od września. Także tak. Mam waterproof tattoo, taki korektor, co zamaskuje jakieś tam niedoskonałości. Mam Liren Dermo Program 98 składników pochodzenia naturalnego. Eko podkład rozświetlający. Mam Light Beige 320 i on jest wege. Wiecie, teraz jest moda, wszystko na wege, na bio. To stwierdziłam wtedy, że go przetestuję, mam go już. Ja go kupiłam wtedy w Warszawie, jak byłam pierwszy raz z Oskarem, to był sierpień 2020, więc od tamtego czasu do teraz mam go, bo co jakiś czas go używam na przemianie z innymi. Mam jeszcze tutaj Essence Make Me Brown, taka maskara do brwi. Ostatnio na odcinku też miałam chyba, albo inną. Mam jeszcze ten mój olejek do twarzy z Oriflame'a. To w tamtym odcinku makijażowym go pokazywałam też. On bardzo się tym czy sprawdza. Mam ten właśnie tusz do rzęs i brwi, ale to nie jest zwykły tusz. To jest tusz taki przezroczysty, który by to mam powiedzieć, ma za zadanie. To jest napisane właśnie po... Aha, to zadanie takie, to jest taka odżywka do brwi i rzęs. No i można najpierw to stosować, poczekać, aż to wyschnie i potem stosować normalnie na brwi, do brwi coś i do rzęs. No tuż. Tak. No. Pędzel, mój ulubiony. Kiedyś go kupiłam chyba w Heba albo w Rossmanie. Nie pamiętam, ile kosztował. Pomadka z AA, kiedyś oszą kupiłam, trochę jeszcze jest. Pomady do brwi z Vivo, już na wykończeniu, ale ostatnio nie lubię jej korzystać, bo wychodziły mi wtedy brwi bardzo grube i ciemne. Ale dzięki takiemu właśnie pisaczkowi, jak ja to mówię, maskarze, cedry są wyczesane i ładnie wyglądają naturalnie. Nie to, że z pomadą wygląda jakoś najgorzej, bo nie, ale po prostu szybciej jest właśnie taką maskarą. Tuż do rzęs, 5 w jednym z Oriflame'a. Korektor mam z Isany, z Rossmana. W takim ciemniejszym kolorze się wydaje. Czasem go używam, jak mi się przypomni, powiecie. Każdy coś ma, a niekoniecznie to używa. I kolejny korektor. Też Oriflame. No.
jeszcze mam dwa pędzle. Jeden właśnie do pomady i jeden drugi taki do wyczesywania włosków. Ale nie używam pomady, więc nie używam tego, ale to dalej to trzymam w tej kosmetyce, bo może kiedyś mi się zachce. Dobra. Dzisiaj tego podkładu nie użyjemy, bo słońce świeci i zamierzam iść na rower. Więc ciężkim makijażem się nie zajmiemy, tylko lekkim, tak jak mówiłam, bo to ma być na co dzień. To też sobie odpuśćmy tą odżywkę. Także tak. Stało parę rzeczy tuż do rzęs. To nie wiem, a będziemy jeździć rowerem, to może mi nawieść do oczu. Dobra. Zapogadałam. Dobra, zaczynamy makijaż od zawsze od umycia dokładnie wodą z mydłem. Później, już mam umytą, widzicie, przechodzimy do olejku. Kurde, kończy mi się, w ogóle nie wiem, czy on jeszcze jest. O, no, skończył mi się praktycznie. To takimi resztkami. Bardzo ładnie pachnie. No, skończył się. Szkoda. Teraz przejdźmy do korektora. Tego, co zakrywa wszystkie niedoskonałości. Widzicie, jestem blada. No to chyba takie światło dzisiaj jest. Nie przesadzam dzisiaj z korektorem, bo nie mam zaczerwienienia na policzkach, tak jak ostatnio. Tylko na czoło dam, więc chyba mam jakieś pryszcze. Napój tutaj i na nos, bo tutaj mi się bardzo strasznie ostatnio jakieś czerwone rzeczy robią, nie wiem od czego. Teraz gąbeczka. Mam nadzieję, że u was też jest ładna pogoda. Się cieszycie, że wiosna nadchodzi, bo to już są takie chyba oznaki, że wiosna już będzie. I za wszystkim znowu się zachce wszystko robić, a nie, że zima, nic mi się nie chce. Znowu do pracy, znowu ciemno rano, znowu wrócę z pracy, znowu będzie ciemno. Wszyscy tylko narzekali. A teraz widzę, że niektórzy mają po pierwsze dobry humor, dobre nastawienie, wszystkim się coś chce robić. I mniej osób narzeka. Tak, dzisiaj sobie trochę pogadam do was. Bo czemu nie? Widzę, że lubicie, gadam. Ostatnio mnie nie było słychać, bo za głośną muzykę dołączyłam. Ale to moja wina, bo nie sprawdziłam. Tak, obiecuję, że coś tu już nie powtórzy. Bo chciałam dodać muzykę w tle, a wyszło na to, że moje gadanie jest w tle. I dopiero się skapnęłam, jak to opublikowałam. A mówię wam to nie dlatego, że się tłumaczę, tylko że to mnie zdenerwowało później, jak to odsłuchiwałam i jeszcze raz patrzyłam. Więc każdy się uczy na błędach. Ja lubię sobie to se. Pani z polskiego by była niezadowolona, że mówię se, nie sobie. No dobra, kamera tutaj to i tak nie wygląda. Mogłam sobie lusterko przynieść. Dziś ja je miałam. O. Mam dwie paletki. Tą ostatnio pokazywałam maksymuszki, a tą dzisiaj pokazała. Też była moja pierwsza ulubiona. Każdą bardziej lubię. Bo jest lusterko. Dalej mam nos czerwony. Na kamerze tego nie widać. Ale właśnie. Cholera, nie wiem.
Nie wiem, coś się z tym nosem dzieje. Nie wiem, gdzie ten korektor się zapojął. Coś dzisiaj nie współpracuje ten korektor. Teraz dobrze. Tutaj wyglądam na jaśniejszą. Prawie mam twarz koloru takiego jak ta szafa. Prawie. Dobra, gąbkę odkładamy. I teraz. Jak już mam ten. Paletki, to teraz się zastanawiam, której tu użyć dzisiaj. Trudny wybór. Dobra, nieważne. Podkład można użyć, ale ja ostatnio używam tylko korektora. Maluję sobie brwi, puder i wychodzę. Jeszcze pomadkę. No ale dzisiaj idziemy na dół. Jeszcze się później spotkamy z kolegą, więc trochę bardziej taki makijaż. Trochę taki bardziej makijaż. Dobra, Anneku. Gąbka się przyda. Że to palcami też wklepiemy, bo też można bardziej tak od tego. Dzisiaj śmieszny odcinek będzie. Jak ktoś wyłapie śmieszne słowa, to niech pisze, co mu najbardziej się z mojego tutaj wypowiadania podoba. No już tak gadamy o dzisiejszych planach, to wy jakie macie plany? Też idziecie na rower, na spacer, nie wiem, gdzieś idziecie na weekend, cokolwiek. Możecie wszystko napisać w komentarzach. Ja wszystko odczytam i postaram się na wszystko odpowiedzieć. Tak, tak właśnie. Mam nadzieję, że mnie w ogóle tu słychać, bo żeby nie było jak ostatnio. Tylko, że dzisiaj muzyki nie dodam, żeby nie było. Dzisiaj tak na sucho. Wiem, następnym razem, żeby po prostu siebie nie zagłuszać, włączę muzykę tak na tak średnio, żeby coś tu leciało. No po prostu było miło i sympatycznie. Ale to zobaczymy. Czy będziecie tego chcieli, bo jak chcecie, no to piszcie. A jak nie chcecie z muzyką, no to też napiszcie. Albo no, cokolwiek możecie pisać. Ja się nie obrażę. Kurde. No patrzcie, no. Ktoś nie współpracuje, też włosy dzisiaj. Rano wstaję, mam ładne włosy, blond. Rozczesuję je, spinam kucyk i tak wyglądają. I o co tu chodzi? Ja się pytam, o co tu chodzi? Co tam potem mówię na nich? Dzisiaj nagrywamy, a one nie współpracują. Tyle ciekawostek dzisiaj się dowiecie. Dobra, koniec z tym mazianiem. Brwi. Mazianiem, wklepywaniem, whatever, jak to nazywacie.
te włosy są dzisiaj jakieś nieogarnięte. Tak jak ma się takie. To się tak ma. Duża jest różnica, prawda? No też tak na to nie zaradzi. Delikatny makijaż, a nie jakiś taki mocniejszy. Tylko właśnie jak malowałam brwi pomadą, tą co wam pokazywałam, to te moje brwi nabierały takiego bardziej brązowego koloru, a czasem miałam bardzo jasny kolor włosów i to się nie zgrywało i mi to po prostu przeszkadzało czasem. Potem się już przyzwyczaiłam do tego, ale ostatnio po prostu zwyczajnie mi się nie chce używać tej pomady, bo stwierdziłam, że właśnie to jest najlepsze na świecie. To, czyli tuż do brwi. Mam nadzieję, że nie zanudzam was tą moją gadką szmatką. A i w ogóle ten tusz do brwi jest wegański. Także tak przy okazji teraz patrzę i ja mówię w ogóle czy w jednym jest. Dobra, to jest 01 Blond Brows. Jakby ktoś coś chciał. Za ile był? Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Bo miesiąc temu go chyba kupowałam. A modela z lutym. Nie wiem, nie przywiązuję takiej uwagi do tego, kiedy to kupiłam i ile coś mam. Kiedyś koleżanka się mnie pyta: Ola, ale masz fajną koszulkę, czy to spodnie były? Spodnie. Różowe, coś podobnego koloru jak ta bluzka. I się mnie pyta: Ola, ale masz fajne spodnie, gdzie kupiłaś i za ile, nie? I kiedy? A ja: niedawno. A Nikola do mnie: jak niedawno, no to powiedz kiedy. A ja mówię: wakacje. Nie. Ta. Patrząc na to, że... Czekajcie. Od maja się z nimi nie widziałam. Znaczy od czerwca, od matury. No, do dzisiaj. A dzisiaj jest 26 lutego 2021. No, tyle czasu. A ona mnie o te spodnie się pytała jakoś w trzeciej klasie technikum. Wtedy się nie pytała. Chyba, że to był szaleń na porządku. Nie pamiętam. Za dużo rzeczy tu gadam. Ale to chyba dobrze. Z tym gadułą. Zamiast się skupić na tym, co robię, to teraz będę opowiadać o jakichś spodniach. No ale jej się podobały, chciała mi odpowiedzieć. Odpowiedziałam. A ona do mnie mówi: no to fajnie, Ola, na pewno one są teraz skapiają. Ja mówię: no widzisz, trzeba się wcześniej zapytać. A jeszcze do tego wracając, no skąd one były, no to ja mówię: nie pamiętam, wyjdź zobacz sobie na metkę. Ja sobie zobaczyła i wie. No, może je już znalazła, nie mam pojęcia. Więc jakby ktoś tu chciał się do mnie dowiedzieć, kiedy coś kupiłam i za ile, to niech lepiej pisze, a ja się postaram to sprawdzić. Tak. Taka ładna pogoda jest. Wczoraj była trochę lepsza. Nie ukrywajmy. W ogóle w Warszawie było bardzo spoko. Ja miałam gadać o tym na innym odcinku, ale okej. Było spoko. Inny klimat. Inni ludzie. Więcej się działo na mieście niż tutaj w Opolu. Ale to w każdym mieście jest coś innego. Każdy coś tu znajdzie dla siebie, wiadomo.
W ogóle dużo rzeczy kupiłam i mam zamiar z tego zrobić taki hol zakupowy. I też parę rzeczy jest w praniu, bo też mi o tych rzeczach chodziłam, więc no. To żeby po prostu były ładne, pachnące i jak będę nagrywać filmik, to że nie będę się stresować, że coś jest podniecione, nie? Dzisiaj będzie trochę długi odcinek, ale bo nie stresujmy się. Dzisiaj zrobię sobie bardziej wyraziste brwi. Musicie miały mi włosy. Tego, że chodziłam cały czas w czapce. Ale będzie wiosna, to nie będę tak chodzić w tej czapce, to moje blond włosy będą blond włosami, a nie brunetkowymi, jak dzisiaj widzicie. Dzisiaj już nie będę tego robić, co ostatnio w tym. Normalnie garn. Tutaj mięsie te włosy, mam tu baby haira takiego, że nie pytaj. Tu jeszcze coś mi się wyjechało. Oj, makijażysty ze mnie. Chyba nie będzie, albo będzie. Nie wiem. Zawsze to się może wszystko zmienić. Dobra, nie gadajmy już. Skupmy się na tym, co chcemy zrobić. Hem. To są takie bardziej ciemniejsze kolory. Widać wszystko? Chyba tak. No. Ten jest bardzo zużyty. Komfort. Intent ma taki kolor, taki... taki różowy. Ta paleta mi się podoba, bo ma i złote kolory, i jakieś takie różowe, jasne, ciemne. Właśnie ten jeden był jasny, no i te dwa tutaj. A jeszcze mam Awaken. Taki rozświetlający on jest, też jest zużyty, bo bardzo go lubiłam. I ten Passion, złoty. Bardzo fajnie się mienił. I ten Paradoks, o, jest trochę też zużyty. W ogóle ja się tam paletę już ostatnio nie maluję. Nie wiem czemu. A chusteczki mi się przygotowałam. Dobra, to zostajemy dzisiaj przy tej też maksyneczce. Pomalujmy się tak samo jak ostatnio. Tylko dzisiaj bez tego, że kreski zrobię. Bo ostatnio mi wyszła za pierwszym razem. Tutaj i tutaj, praktycznie tak samo. A potem jak to zmarzałam, to wyszło zupełnie inaczej. Ale tak już chodziłam do wieczora. No. Oskarowi się to bardzo podobało, a mi tak nie do końca, ale wiecie, sami na siebie nie patrzymy, więc niekoniecznie czasem widzimy, jak to potem się zmienia w ciągu dnia ten makijaż. Ale warto patrzeć. Żeby potem nie było, że nam się coś tu rozjechało, a my dalej chodzimy zadowoleni, że mamy makijaż i tak dalej, nie? Pierdzielenie od rzeczy. Dobra. Ten sam schemat, ostatni. Canvas. Ten najjaśniejszy cień z tej paletki od Maxineczki Beauty Elegancy. Elegancy? Nie umiem tego czytać. Nie umiem. Przynajmniej się bez bicia, nie umiem. W ogóle tutaj jak patrzę, to moja twarz jest ciemniejsza niż szyja. Oczy są już same w sobie normalnie pomalowane, tak jakby, bo tak mam. No a tutaj w kamerze wygląda zupełnie na odwrót. Bo słońce świeci, nie?
Proszę bez hejtowania mnie. Nie tym razem za makijaż czy coś, tylko że za moje głupie słowa. Bo może to się nie wszystkim podobać. To i jak się maluję i to co gadam. O, też, no. Ale wiecie co? Nawet gdyby był sam pojazd w komentarzach, że co ty gadasz, nie umiem się wysławiać, coś tam, to mnie to nie obchodzi. Ja po prostu taka jestem. Nie umiem, no i trudno. Próbuję się nauczyć, no ale nie wyjdzie, no to wiecie. Każdy jest człowiekiem, każdemu coś nie podchodzi, każdy coś próbuje, no ale jak nie wychodzi, no to nie wychodzi, no. Tak, tylko nie piszcie mi to, nie gadaj. Bo ja gadać bardzo lubię. I z tego nie zrezygnuję. Tak, odcinek już ma 26 minut. Mówiłam, będzie długi. Dobra. Oj, cześć, się czegoś napić, herbaty. Jest tam taki śliczny kubek na urodziny, czy na święta. Zaraz mi napiszecie, że mam problem z pamięcią. Trochę tak jest. Bo nie pamiętam nigdy, kiedy od kogo to dostałam. Także. A kubek jest Altom Design. Też nie wiem, gdzie został kupiony, bo dostałam od kogoś. Od teściowej, przyszłej teściowej. No. Od mamy Oskar. Uściśniając. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Gadka szmatka. Gadka szmatka. Dzisiaj sobie pójdziemy. Ja bardzo lubię różowy. Także różowy. Nic się nie zmieniło. Ostatnio właśnie byliśmy w Złotych Tarasach. Faktycznie codziennie byliśmy tam. Bo bardzo lubię Złote Tarasy w Warszawie. Tam jest dużo sklepów. Każdy coś znajdzie dla siebie. A ostatnio teraz były same promocje. Czego nawet nie wiedziałam jadąc tam. Ale zawsze ja coś sobie znajdę, więc znalazłam. A propos, mam tu taki fajny naszyjnik z Anik Aleksandra. Z taką kokardką na górze. I są do tego właśnie jeszcze kolczyki. Ale nie mam ich założonych. Bo te mam pod kolor oczu, te niebieskie, co zawsze w nich jestem. I mam je od małego. Babcia mi kiedyś się dała. Mam jeszcze taki do nich, do tych kolczyków, taki pierścionek ładny, ale on jest na mnie za duży, więc kiedyś jak mi, jak ja to mówię, palce przytyją, to go będę nosić. On jest bardzo delikatny. Więc nie wiem, czy to kiedyś nastąpi. Miałam go dwa razy na palcu założonego. Raz go dostałam, żeby przymierzyć, a drugi raz jak go znalazłam w tym, w swojej szkatułce. Jak szukałam ostatnio naszyjnika. Nic tu nie widać, no ja nie wiem, no. Tutaj się przytulimy. Odpuśćmy sobie ten pędzel, bo coś on nie chce dzisiaj. Paluchem najlepiej. Słońce świeci, więc błysk na oku musi być też. Teraz tu widać? Teraz bardziej widać, jakbym miała brązowy. Jeszcze po odcinku zrobię sobie zdjęcie. Sobie na Insta, więc możecie obczaić. Tam będzie lepiej wszystko widać, bo tutaj. Będę się dzisiaj mienić jak szalona.
mienić, świecić, błyszczeć. Ale moja koszulka się błyszczy. Tutaj właśnie, tutaj to rękawa, te trzy paski od Adidasa, jak są. To się błyszczy. Mój łańcuszek się błyszczy. Lubię błysk, lubię róż. Może mi kiedyś to przejdzie, chociaż nie wiem. Dobra. Dobra, dobra. Teraz dajmy sobie puder. Już rozrabiam. Niedobrze. Otwieramy. Puszek odstawiamy, jest nieużywany. Bo po co? To jest jakieś lusterko. Te włosy nie rozpraszają. Ostatnio jakoś lepiej mi było widać, ale ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Mówiłam, że miałam wtedy jakoś żaluzje inaczej zasłonięte albo odsłonięte. Nie wiem, nie mam pojęcia. Była inna po pierwsze pogoda chyba na dworze. No. Teraz wyglądam jak trup tutaj w kamerze. Śmieszne. Śmieszne, śmieszne, śmieszne. Śmieszne, śmieszne, śmieszne. Lewe oko się bardziej mienie niż prawe. Trzeba to poprawić. I znać nakładam paluchem ten cień. Bo czemu? Nie. Makijażystki też tak robią, więc co nie jest źle, nie jest błąd. Taka ciekawostka. Kiedyś chciałam też już zacząć nagrywać na YouTubie z koleżanką. To była jeszcze wtedy przyjaciółka, teraz już się nam drogi rozeszły totalnie. Ona poszła w inne kierunki, ja poszłam. I się pod gimnazjum nasze drogi rozeszły. No i co? Czasem pogadamy, czasem popiszemy. Tak to się nie widujemy, bo ona teraz się uczy. No, także. A propos tego właśnie YouTube'a, no to ona kiedyś na mnie mówi tak: Ola, chodź, założymy kanał, nazwiemy się tam jakoś. Nie będę mówić nazwy, jak miało się to nazywać. Kiedyś wam powiem. Jak nagramy odcinek Q&A, to wtedy więcej coś o siebie, od siebie powiem, odpowiem na pytania, ale to kiedyś. I właśnie ten kanał miał polegać na tym, że miałyśmy pokazywać, co mamy w swoich kosmetyczkach, jak się malujemy, coś tam gadać o sobie, no ale nie wyszło nam z tego względu, że zaczęłyśmy się kłócić chyba o to. Tego pamiętam, co było gimnazjum. To było, czekajcie. Pięć lat na tyłu. No, także ile ja wtedy miałam? Teraz w październiku dnia 21, no to 5 do tyłu, no to wiadomo ile mam. Matematyka. 16 jakoś. 15, 16. No nie pamiętam, czy to było w którym miesiącu ona mi to mówiła, jak proponowała w której klasie. Ale pamiętam, że w gimnazjum. No i chciała ze mną to założyć, że też bardzo chciałam. Się zaangażowałam, nawet w pewien dzień po południu po szkole od razu poszłyśmy na taki plac zabaw blisko jej osiedla.
dwie ulice ode mnie, ona mieszkała tam trzy. No i tam właśnie obok jej bloku, tam za jej blokami, był plac zabaw, no i poszłyśmy na taki domek, wieżę. I w tym schowałyśmy, no i chciałyśmy nagrywać. Coś tam nagrałyśmy, ale nam nie wyszło, no i... Nie wiem, może z tego się zdenerwowałam, że nie wyszło i nie wyszło. Ale dzisiaj jestem i się nie martwię, bo nie rezygnuję. No tutaj przychodzić i gadać. Pokazywać swoje rzeczy tutaj, jak wykonuję. Parę odcinków będzie. Parę dziesiąt. A jak będziecie chcieli, no to będzie więcej w tygodniu. A jak nie, no to... No to nie wiem. Nagrywam to, bo lubię, a nie, że ktoś mnie zmusza czy coś. I powiedziałam tą historię wtedy o tym właśnie YouTubie, co kiedyś chciałam zacząć, ale się zraziłam przez to, że nam nie wyszło. Więc taki morał, że jak coś chcecie coś zrobić, to róbcie to od razu, a nie czekajcie na kogoś. Także... No. To się mówi, nie ma czasu, nie mam tego, nie mam tamtego, uczę się coś tam, no spoko, ale zawsze na coś znajdziesz też czas. Tak? No tak, taka prawda. No ale co? Wyszło jak wyszło. Dzisiaj ja tu jestem sama. To prawda. Tak bym nagrywała z nią tyle lat. Chociaż nie wiem, nigdy nie wiem. Czy by nie opublikowałyśmy jednego odcinka, jakby się na to nie skończyło. No ale nie wiem, można sobie mówić, co by było gdyby. Ale dzisiaj jest dzisiaj i dzisiaj jestem ja sama. I dobrze mi z tym, bo się nie kłócę z kimś, co mamy nagrywać, jaki content i co tam dalej. Ja nagrywam to, co lubię, a że mi ktoś pisze gry, gry, gry. Tak, gry, gry, gry. Bo chcę nagrywać gry, nagrywam gry. Chcę nagrywać makijaż tak jak dzisiaj i chcę trochę popierdzielić jakieś głupoty. Popierdzielę, ponagrywam, pomaluję się, pogadam, poprzypominam sobie coś i co wam to powiem. A jeżeli komuś to nie podoba, no trudno. Takie jest życie. Ja nie będę płakać, jeżeli mi tutaj nagle wszyscy odejdziecie, nie będziecie mnie oglądać. Nie będę z tego płakać. Bo i tak widzę, że wy chcecie to oglądać. I każdy lubi kogoś oglądać. Bo raz masz trudny dzień w pracy i potem przyjdziesz i jesteś smutny i chcesz kogoś wesołego obejrzeć. A raz, nie wiem, po prostu chcesz posiedzieć w ciszy. Ja to wszystko rozumiem. Tak. Też możecie pisać wszystko, co chcecie, w jaki sposób chcecie, tylko pamiętajcie, trochę kultury. A muzyka jest po to, żeby też coś innego się działo na tym kanale, a nie tylko, że gry, makijaż i gadanie. Ja muzykę lubię, lubię słuchać, lubię ją robić, jak widzicie, jakieś efekty dawać, animacje z TikToka tutaj dodaję. To jest wszystko na tym kanale, tak jak na moim Instagramie, bo praktycznie wszystkim się interesuje. Nie mam innej takiej konkretnej kategorii, w którą chcę iść. Dlatego może to jest wszystko i nie wszystkim się to podoba. Ja to wiem. Ale paru osobom się to na pewno podoba, bo widzę po wyświetleniach, że wy lubicie to oglądać, więc nie mówcie mi, że gry, gry, gry. Bo gry też są potrzebne do oglądania. Tak. Nagadałam się. A makijaż stygnie.
mi się trochę klapy, ale ja lubię, jak się tak świeci. Teraz mi się przyda taka kreska od początku do końca. Kiedyś mi koleżanka Nikola tak ładnie pomalowała w szkole na angielskim. Co prawda powinniśmy się wtedy uczyć, ale była luźniejsza lekcja, bo to był koniec roku szkolnego, no i ona miała tam swoje kosmetyczki przy sobie i tak dalej. Tam się zawsze w ciągu dnia poprawiały po WF-ie. No i stwierdziły właśnie na tym angielskim, że im się nudzi i żeby kogoś pomalowały. No, że ja byłam tak pomalowana, tak sobie. Tak pomalowana, ale nie pomalowana. No tak zwyczajnie. Nie miałam tuszu do rzęs, brwi czy coś tam, tylko miałam tak lekko korektor i puder, bo będzie mieliśmy dużo zajęć i mieliśmy WF. No i ona stwierdziła, że mnie pomaluje. No druga Nikola stwierdziła, że też. No miałam w klasie 3 Nikole. Jak mnie oglądają, to się bardzo cieszę. Także no, pomalowały mnie i uczesała Nikola jedna. I zrobiły mi też zdjęcie, co też miałam. Miałam tam taką czerwoną bluzę. I na Instagramie jest na fejsie. Na koniec odcinka wam pokażę, o co chodzi. Który makijaż. I to właśnie kreska by mi się tu przydało. No następny raz nagram po prostu odcinek o tym, jak ja próbuję sobie wykonać dwie takie same kreski i wy to zobaczycie, jak mi idzie, czy coś się zmieniło, że umiem, czy dalej, że wyszło, ale nie jest okej. Znaczy mi się wydaje, że to wtedy nie było okej, ale komuś się mogło podobać, no nie wiem, no każdy ma inne gusta. Dalej mi coś. Cyk, 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 cyk. Dzisiaj odcinek będzie długi, 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 długi. Tak, nie śpiewać mam. Dobra. I tak będę. Świeci, świeci słońce, świeci, świeci słońce za oknem. Tak, pozytywna energia, bo słońce. Skupienie, że nie wiem. Gites czy nie gites? Boże, ale tam ludzie jeździ na rowerze. Coś to świat. Wszyscy czują wiosnę. Kurde. Też tak macie dziewczyny, że na końcu wam się poskleja. Ej, nie wiem. W Warszawie jak się malowałam w tym wielkim lustrze, było bardzo fajnie. Lubię słowo bardzo fajnie. Fajne to określenie. No. Fajnie się malowało w ogóle. Fajnie było. Trochę smutek, że wracałam. Ale wróciłam do rodziny i znajomych, żeby nie zapomnieli, że jestem, że żyję. Bo ile można kogoś oglądać tylko w internecie? W życiu też trzeba, no tak w realnym też trzeba się spotykać. No dobra, poprawię to.
Się zamykam i otwieram to lusterko, jak ono i tak mi jest cały czas potrzebne. No ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, co się dzieje. Za dużo energii? Czy mam roztargnienia za dużo? Jak myślicie? Czy jedno i drugie? Gra. Mi się bardzo podoba. A, i na koniec pomadka. Dzisiaj przeźroczysta, nawilżająca. A tak jak ostatnio tamta matowa. Ładny był kolor, nie powiem. Aczkolwiek ona nie należy do moich ulubionych. Bo się wszędzie odbi. Na kubkach jak piłam, wszędzie. I trochę się zmazało. Także tak. Tak się prezentuje makijaż. Dałam rozświetlacza, bronzera i tak dalej. Bo nie. Tak. A jeszcze miałam wam pokazać to zdjęcie w okularach, tak? Dobra. Muszę zadać pytanie. Tak, bez okularów też widzę. Trochę gorzej, ale widzę. Czytać też umiem dobrze bez okularów. Teraz wam pokażę to zdjęcie, które mi chodziło. Tak na szybko, tylko że też ostatnio jest słaby internet. A propos Instagrama, zapraszam, bo wleciały nowe zdjęcia. Aż dwa z wyjazdu. Także tu też jest taki fajny makijaż, tu pokazałam, także zapraszam, możecie obserwować, lajkować i komentować te wszystkie i TikTok, które tu zamieszczam. Jeszcze się zawiesza, ten internet mnie normalnie doprowadza do szaleństwa. Dobra, na fejsie wam pokażę. Może szybciej będzie. Dobra. Jakby ktoś pytał, jaki mam telefon, to mam Kubota X20 Pro. Taki. Dobra, ważne. Mam pin do wejścia do domu. O, tu jest od razu, się wchodzi w mój profil. Mam cytat. Swoje zdjęcie. Dobra, nie widzicie tego wszystkiego, tak jak ma być, no ale dobra. Wszystko, tu macie opisy, linki. Wpadajcie do tego sklepu z biżuterią, bo naprawdę warto. Mam dwa kody zniżkowe, jeden to na minus 25%, drugi na minus 50%. Jak to mi zamówienie przyjdzie, przyleci, przypłynie. Nie pamiętam, jaka to była odległość. Ona chyba bardzo daleka, trochę sobie poczekam na to zamówienie. Ale to nic, jak już przyjdzie i będę miała to wszystko, to nagram dla was odcinek. Także wtedy zobaczycie sobie, co zamówiłam i że naprawdę warto tam wejść, zobaczyć, bo naprawdę mówię, tam jest dużo fajnych rzeczy dla każdej kobiety. A jeżeli któraś z was ma urodziny albo chce koleżance czy chłopak, dziewczynie coś kupić, aż jeszcze rabat jest, to czemu nie skorzystać? Warto skorzystać. Pomyślcie sobie. Które ceny są w zagranicznych stawkach podane. Zagraniczna cena 35 euro, czy tam dolarów to było. Nie pamiętam, już nie powiedziałam. Tydzień czasu. Nie mogę odpalić tego zdjęcia. Tak, jestem trochę zirytowana. Musiałam to przyspieszyć. Szukanie tego zdjęcia. Ale internet robi swoje. I Instagram swoje. I Facebook swoje. O, nie.
Co? Kiedy on to dodał? No. Dobra, nieważne. Nieważne. Skupmy się na czymś, co teraz szukamy. Chłopie, jakby ktoś coś chciał z Oriflame'a lub z tej firmy właśnie biżuterii, to niech pisze, albo prywatnie tutaj, to jest raczej publicznie, ale no dobra. Wszędzie można pisać do mnie. Ja odczytam, odpiszę, zadzwonię. Gdzie jest to zdjęcie? Dojechałam do momentu, kiedy byłam ostatni raz w Warszawie. Wakacje. To była nie najlepsza pogoda. W porównaniu do tej, co było teraz. No bo przynajmniej zdjęcia nie pokazywały tego. Dobra. Czekajcie, po wakacje. Muszę znaleźć ten dzień. To trochę to potrwa. 50 minut. A propos zdjęć. To jest bardzo twórcze, bardzo ciekawa historia się za nim wiąże. Jeździliśmy sobie rowerami w wakacje z Oskarem i zobaczyłam jakieś pole. I właśnie te bele i stwierdziłam, że tam wejdę. Ta na kogoś pole. Na kogoś bele. I sobie fotkę. Oskarżyć go, żeby nie był. U mnie na profilu, czy na Instagramie, czy na fejsie dużo się dzieje, dużo się można dowiedzieć. Także... Dobra. Kiedyś nagram inny odcinek o tym, co tam mam. Żeby nie zanudzać teraz, no ale szukam tego zdjęcia, no ja nie wiem, gdzie, ile jeszcze tych zdjęć. Dużo postów mam. Tyle teraz się skapa. O, czekajcie. Kurde, dalej wakacje. Sierpień 2019. Zaczynam się naprawdę irytować. No patrz. Bym pamiętała, jaki to był dzień, to może by się udało szybciej wyszukać. Nie wiem, po prostu. A jeszcze tak, jak tu siedzimy i szukamy tego, jak siedzę i szukam tylko zdjęcie, żeby wam pokazać, które mi chodzi, to was serdecznie zapraszam do Oski Szum Oficjal, żeby go zaobserwować, dać mu dzwoneczek i go oglądać, odsłuchiwać, bo on muzykę tam ma na kanale. I na jego strony internetowe wszystkie zapraszam. Nie, gdzie to zdjęcie? O! Jest. Oto. Oto. Kurde, nie. No dobra, widzieliście, o które chodzi. Mam tam bluzę do tej pory. Dobra. Nawet tu jest na dole podpisane, kto mnie malował, kto mnie czesał, więc jakiś to był bardzo ciekawski. O kogo chodzi? Wbijajcie i szukajcie tego zdjęcia. Wiecie, że Nikola od nim wiecie. Też proszę myśleć kulto na Facebooku, bo ma bardzo ładne profilowe.
fajne zdjęcie ma. Nie tylko jedno. No nie, jakie ma fajne zdjęcie. Też była w Warszawie, ty patrz. Dobra. No ale jak zawsze jest, zaraz coś znajdę, wynajdę, przypomnij mi się. Ale odwiedzajcie tą koleżankę. Jaj. Nikola Mikołajczyk, polecam. Jakby ktoś coś chciał od niej, makijaż szczególnie. Bo pamiętam, że wszyscy do niej pisali, że chcieli się umawiać na makijaż i ona tam przyjeżdżała i malowała. Teraz nie wiem jak to jest, bo mówię, nie mam z niektórymi osobami kontaktu tak na co dzień. Ale tak myślę, że się odezwę. Dobra, jak coś to do niej piszcie. Jakbyście chcieli być umalowani na śluby i inne okoliczności, ona wam. Mam nadzieję, że was maluję. No to dziękuję za ten długi odcinek. Rozgadałam się tu o wszystkim i o niczym. Był makijaż, szukanie zdjęcia, opowiadanie trochę o Warszawie. Także na moje włosy nie patrzę. Mam nadzieję, nie współpracuję. Dobra, życzę wam dobrego dnia. Jest już 13, więc popołudnia. Także, no, co jeszcze wam powiedzieć. Cieszę się, że nagrałam ten odcinek i mam nadzieję, że będzie dużo pozytywnych komentarzy tutaj właśnie pod tym filmem. I co jeszcze powiem, że dziękuję za każdą subskrypcję, za każdego lajka, za każdy komentarz. Po prostu. No. Także tak. Dobra. To ja idę robić fotę na Insta. Oglądajcie kolejne odcinki. Zapraszam do śledzenia wszystkich moich fanpage'y. I tutaj, żebyście zostali ze mną na długo, a nie pożałujecie. Bo się szykuje naprawdę coś grubego. Dobra, to dziękuję. Nie przedłużam, bo już będzie za niedługo 60 minut.